Zatędę widzę, wyobrażam sobie Prowansk. W tej chwili jestem po poważnej operacji i dochodzę do siebie. W tej chwili widzę piękne firanki i grudniki, na które czekałam, bo myślałam, że one zrobią kaput. Jestem osobą, która nie wyobraża sobie życia bez tworzenia. Uwielbiam zwracać uwagę na detale. Kobietą i architektem. Widzę za dużo możliwości na ten moment. Jestem dorosłym małym chłopcem. Widzę książki. Chciałabym móc powiedzieć o sobie, że jestem emocją, że jestem czuciem, widzeniem, a przede wszystkim rozumieniem tego, co dzieje się u moich bliskich. Patrząc na pianino, znajdując się w tak pięknym miejscu, widzę kilkuletnią Zuzię, która po raz pierwszy styka się z tym instrumentem i zostaje oczarowana tak naprawdę na resztę swojego życia. Jestem kobietą w poważnym wieku. Mam przecież ile tych lat? Teraz będę miała niedługo 96. Widzę za mgłą. Nie widzę. Jestem sobą. Widzę was.